Hejo, hejo, brygado załogo, witam Was serdecznie. Właśnie się odzywam już do Was w pełnej okrasie przedrobotniej. Tak właśnie będę wyglądała, mój makijaż, patrzcie jak wszystko się zgrało. Usta zgrały się po prostu z ustami, z paznokciami, lekko z okiem, oko z czapeczką, czapeczka z koszulką, koszulka z fartuszkiem, który dołożę później. No, także ja tak właśnie będę wyglądała, dzisiaj jestem pachnąca, powiem Wam, że pachnę wszystkim. Wypsikałam się tym właśnie, jest przepięknym zapachem, a na włosy poleciało to, bo to uwielbiam. Już Wam o tym mówiłam, jest to Got to Be ze Schwarzkopfa i jest to arganowy olejek taki trochę jakby suchy do włosów. No, także ja tak właśnie wyglądam. Tu jest właśnie dokładnie takie światło, więc moje brwi wyglądają fantastycznie. Patrycja, bardzo Ci serdecznie dziękuję, jak mnie oglądasz, bo było po prostu kawał dobrej roboty, żeby to odratować, co trzeba było. Dobra, ja się zbieram, siateczkę już mam spakowaną. Czekajcie, zgaszę te paskudne żółte światło, widzicie? O, i teraz będę tutaj w lusterku. No, ale mnie widać strasznie. No nic nie widać. Krążę z telefonem. Jeszcze Wam pokażę mój nowy obrazek, który przywiesiłam na ściany. Taki! Czyż, powiedzcie, czyż do mnie nie pasuje? Bardzo pasuje. Bardzo do mnie pasuje. Taki obrazek. O, tu będę w lusterku. Będzie mnie widać? Nie, nie widać mnie. Na sportowo w każdym bądź razie. A tutaj drugi jest ten. O, ten obrazek. Jednak tutaj go powiesiłam, bo na razie tutaj tylko pasował. A tu... Ta-da! Superaśnie jest. Bardzo mi się podoba. No, ja spadam, jeszcze idę po Red Bulla albo po Monstera, raczej do Islanda i lecę do pracy. A Wam życzę przemiłego popołudnia. Być może odezwę się do Was wieczorem po pracy, ale nie wiem, o której skończę, także jedna wielka niewiadoma. No, a to mój uniform. Tak wyglądam w pracy. Sexy, co? Sexy flexi. Okej, lecę. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Paju! Hejo, hejo, odzywam się do Was z kuchni, nie wiem jak Was tu mam ustawić, będę musiała coś tutaj wykombinować, jakieś takie coś uniesionego. Przychodzę do Was z kuchni, jak widzicie, jestem, mam jakieś godzinkę i 15-20 minut do pracy i postanowiłam, że pokażę Wam nowy przepis, chcecie coś gotowanego, chcecie, żebym coś dla Was robiła, jakieś gotowanie na ekranie, no to właśnie z tym, że przychodzę, kurde, wiem, że ciulowo, ale nie mam na czym Was postawić, no po prostu nie mam. Myślałam, że postawię Was na tej puszce, ale ona jest za mała. Nie wiem, ja coś wymyślę, jakiś karton, jakiś cokolwiek, nie wiem, może chlebak tu postawię, ale z kolei jesteście też pod półką, więc nie bardzo, a z szafki, jak Was wsadzę w szafkę, to nie będziecie kompletnie nic tutaj widziały. Robię Wam przepis na taki jakby mięsny, kurczakowy, w sumie to był brokułowiec z brokułami, ale że u mnie dzieci nie lubią brokuł, ja zastępuję brokuły szpinakiem. Więc to będzie mięsny szpinakowiec. O, taka będzie nazwa, mięsny szpinakowiec. Co potrzebujemy? Potrzebujemy piersi z kurczaka, potrzebujemy ser, tarty ser, najlepiej cheddar, może być ten pomarańczowy. Potrzebujemy jakąś szynkę, miałam sopocką, ale dzieci zjadły, więc użyję taką, jaką mam. Dalej potrzebujemy serek śmietankowy, ja użyję double cream, czyli śmietanę, oraz taki serek topiony. Oczywiście zamiast brokułu, możecie użyć brokuły, ja użyję szpinaku. Do tego papryka słodka, mielona, czarny pieprz mielony, czosnek, dużo czosnku oraz sól. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Poczekajcie, zerknę sobie w mój przepisnik. To już mamy, to już mamy, to mamy, to mamy. Dwie łyżeczki jeszcze rzekomo oregano i szynka to już była, czyli jeszcze oregano. Znajdźmy, czy mamy oregano. Postaram się Wam tu, o, tu mam mój przyprawnik, żeby nie było. Czekajcie, szukamy oregano. Powinna mieć, bo lubię bazylię i oregano. To są takie... Koperek to nie, kurczak nie, chyba że mi się zużyło. Jest, mamy. Mamy oregano, także do tego jeszcze dodamy oregano. I teraz, co musimy zrobić? Najpierw podsmażę oczywiście mojego brokuła, czyli mój szpinak. Wy możecie podgotować swojego brokuła, ja podsmażę szpinak. Nie będę Wam aż tak wszystkiego tutaj demonstrować. O, przekażę Was tak tutaj w tą stronę.
Posmażymy sobie mój szpinak. Czekajcie, muszę wziąć patelnię. Tak myślę, że zrobię to chyba w boku, ponieważ ten szpinak jednak go troszeczkę będzie, a nie chcę, żeby mi się tutaj, wiecie, wysypywał z patelni, więc ja po prostu sobie go troszeczkę podsmażę. Tak jak mówię, nie mam zbyt dużo czasu, więc to jest ten największy problem. Czekajcie, zrobię to na tym większym ogniu, żeby było jak najszybciej. Stawiam mój łok. W ogóle krzywo mam jakąś kuchenkę, albo coś z tym łokiem jest nie tak, słuchajcie, bo nie chcę stać. Nie wiem, co kaman. Dobra, nalejemy sobie troszeczkę oleju. O, nie za dużo. Ja nie wiem, o co chodzi, słuchajcie, po prostu nie chce mi stać. Dobra, no i biorę mój szpinak. On już jest myty, także ja go sobie tutaj podziabam. Uruchomiłam dzisiaj, słuchajcie, Netflixa pierwszy raz, także będzie u mnie Netflix. Nie wiem, co widzicie, wiecie co? No takie warunki, kurczę. Czekajcie, daję mój szpinak. Nie wiem, ile go mam dać. Daję na oko. U mnie generalnie, u mnie w kuchni naprawdę wszystko, jeżeli gotuję cokolwiek, to zawsze robię coś na oko. Wypiłam dzisiaj sobie też kawę. Nową jakąś, nie pamiętam, którą się wybrałam. Chyba tą daily, nie, morning cafe chyba tą. I z mlekiem, także zobaczymy, jak zadziała, czy w pracy dam radę, czy też nie. Zaczuję, oczywiście, że dam radę. Także wy podgotowujecie waszego brokuła, ja podsmażam mój szpinak. I po podsmażeniu dajemy oczywiście to wszystko do jakiejś miski. Możemy sobie doprawić oczywiście naszego szpinaka. Tak patrzę tylko, czy tyle starczy. Ale wiedząc, że szpinak się skurczy, ja wolę go dorzucić. Skoro w przepisie jest, że ma to być, słuchajcie, brokułowe, u mnie będzie szpinakowe, no to przewaga chyba szpinaku, nie? Nie wiem, mam nadzieję, że nam to wyjdzie. Ja pierwszy raz robię to coś, robię to pierwszy raz z wami, ale mam nadzieję, że jeżeli wyjdzie, to że będziecie mogły sobie tutaj mieć już nowy ode mnie przepis. Nie wiem, czy tyle wystarczy. Nie wiem też, ile tego zrobię. Chyba za mało, jeszcze dorzucam. Spokojnie, spokojnie, bo widzę, że ojciec tutaj kurczy. Okej, także od dzisiaj jest Netflix u nas w domu. Także powiem wam, że mega się cieszę, bo dużo czytać, co się spadło. Dużo słyszałam pozytywnych opinii, więc bardzo się cieszę, że będę mogła przetestować Netflixa. Na razie nie pytam was o polecanie jakichś filmów, bo jeszcze jestem na tym etapie, że sporo jest takich, co nie oglądałam. Właśnie dzisiaj obejrzałam z dziećmi jak to było? Beard Blind? Czy coś tam? Nie wiem, nie pamiętam tytułu, ale fajny, fajny taki. Jednym okiem to co prawda oglądałam, bo czekajcie, bo filmik wam przesyłałam, edytowałam w ogóle, znaczy przesyłałam, edytowałam. Edytowałam i odpowiadałam na komentarze, ale jeszcze nie wszystkie. Dobra, dorzucam jeszcze tego szpinaku, bo widzę, że nie jest go zbyt dużo. Moje dzieci nie przypadają za szpinakiem, dlatego... O! Widzicie? Poleciało po bandzie. No nie wiem, kurczę, czy jeszcze... Ma być szpinakowe, no to niech będzie. Jeszcze z garść. Jeszcze z garść. O! No teraz to ma być okej chyba. Dobra, niech się smaży. No, a żeby was tutaj nie przedłużać, to ja sobie to usmażę i odezwę się już do was, jak będę miała to usmażone. Doprawiam, jeszcze wam tylko powiem, doprawiam to sobie czosnkiem. Nie żałuję, bo uwielbiam. Doprawiam solą. Solą, wiadomo, że nie możemy przesadzić, gdzie jest ten pieprz. I doprawiam pieprzem. No chciałabym, żeby jednak on był tak dobrze doprawiony. Okidoki. Niech nam się to smaży. I za chwilkę ten szpinak wrzucę do miski wraz z serkiem i z serem. Czyli ze śmietaną, trochę serka i trochę sera i będę to razem mieszać. Chcę wam to tak pokazywać. Wyrzucam mój szpinak, czyli wasze ugotowane brokuły. Wrzucam do miski, słuchajcie. Okej, z mojego łoka. Nie wiem, co widać, czego nie widać. Zaraz będę zerkać. Czekajcie. Tak to wygląda. Mamy tutaj mój szpinak. Troszeczkę go
oczywiście ostudzam, dorzucam do tego, poczekajcie, czyli łączę ze sobą te składniki, widzicie, i tu powinniście mieć tak wyżej, no ale niestety nie mam takiej możliwości, niestety. No, ale będziecie widzieć, jak wrzucam, czyli mamy tu szpinak, wrzucam, oczywiście ja robię to na oko, wrzucam cheddar. Ok, nie żałuję, bo go uwielbiam. Dobra, dam go nawet więcej niż tego szpinaku. Dam go więcej niż szpinaku, mieszam. Ja Wam pokażę, tak to wygląda. Mieszam tutaj moje składniki. No i serek śmietanowy do tego powinnam dorzucić, więc ja dorzucam trochę serka. Daję ten original taki. On jest taki, jak wiecie co, jak ten nasz taki właśnie typowo śmietankowy serek. Trochę gęsty jest, no ale dobra. Dajemy trochę tego serka. Tak jak mówię, pamiętajcie, że ja to robię na oko, więc jak będziecie chciały, wszystko zależy też na ile osób to robicie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no bierz się serek z tej łyżki. Okej. Okay. Mhm. Ja dorzucę troszeczkę jeszcze właśnie mojej śmietany. Ja daję double śmietanę, żeby mi się łatwiej to rozmieszało. Okej. Okay. Dolałam. No i teraz to wszystko ze sobą mieszam. Czyli łączę te wszystkie składniki. Za chwilkę Wam oczywiście pokażę, jak to wygląda. Czekajcie, muszę... Obróciłam się śmietaną, widać? No, widać. Pewnie, że widać. Byłam też na 9 minut na solarium. Także jest dobrze, czuję się dobrze, wygrzałam kości. Było mi to też potrzebne. Oprócz tego, że ja masuję sobie po pracy, to jeszcze sobie wygrzałam, także super. Dobra, oczywiście porządek tutaj musi być zachowany, więc wycieram sobie. Tak to wygląda. Mieszam wszystkie te składniki. Ten serek musi mi się tutaj roztopić, bo on był najbardziej taki zbity w sumie. Mam nadzieję, że się wyrobię. Okej, okay, mieszam. Nie wiem, co z tego wyjdzie, słuchajcie. Nie mam żadnego pojęcia, no ale mieszam. Mieszam. Teraz co robimy? Doprawiamy do smaku, czyli dodajemy czosnek oraz pieprz. Dodajemy czosnek. Ja nie żałuję, bo szpinak i czosnek i serek i w ogóle to naprawdę świetne połączenie. Dodaję czarny, zmielony pieprz. Ja dodam sobie jeszcze ociupinkę soli. Okej. Okay. No i mieszam. Dalej mieszam. Teraz spróbuję sobie oczywiście, czy tutaj wszystko jest fajnie doprawione. Ma fajny smak tego serka. Super. Myślę, że jeszcze śmiało mogę dodać czosnku. Takie bardziej czosnkowe. Mieszam. Myślę, że już można powiedzieć, że wystarczy. Teraz mieszam ze sobą przyprawy. Słodką paprykę, gdzie ja wyciągnęłam słodką paprykę. Mamy słodką paprykę. Czekajcie, zrobię to w jakiejś malusieńkiej miseczce. To odstawiam oczywiście. No i mamy tu miseczkę. I mieszam ze sobą przyprawy, tak? Czyli słodka papryka. Dam tak na oko. Słodka papryka. Sól, pieprz i oregano. Dałam oregano, żeby nie było w tą stronę. Pieprz. Pieprz będę musiała dosypać tutaj do tej pieprzniczki. I sól. Dobra, myślę, że wystarczy. I teraz mam ze sobą tutaj te przyprawy. I teraz przygotowuję piersi z kurczaka, czyli muszę je utłuc i posypać tą przyprawą, wcześniej przez nas zrobioną. Także teraz otwieram i biorę się za moje piersi z kurczaka i za chwilkę, jak je utłukę, to się do Was odzywam. Już mam moje filety utłuczone, już Wam pokazuję, mam nadzieję, że to widać w miarę możliwości. Przygotowałam sobie moje dwie blaszki, ja użyję takich, możecie użyć takiej większej, głębszej. Ja chcę zrobić to w dwóch, bo nie wiem, jak tutaj mi to wszystko starczy. Mam utłuczone piersi z kurczaka.
jak widzicie. I teraz pozwolę sobie przyprawić je tą wcześniej przygotowaną przyprawą. Czekajcie, ułożę tylko sobie je jakoś. Włączyłam już sobie piekarnik, ale to tylko dlatego, bo ja naprawdę nie mam zbyt wiele czasu, a chcę się z tym wyrobić. Ona ma się piec pół godziny, więc spokojnie zdążę. Pokazuję Wam jeszcze raz. Tak ułożone piersi z kurczaka. Przyprawiam moim miksem, tym przypraw, który przed chwileczką zrobiłam. Także posypuję łyżeczką może. Ja sobie to przyprawię. Ja bardzo lubię przyprawione mięso, więc nie żałuję sobie tej przyprawy. Daję tutaj na naszego kurczaka. Zaraz Wam oczywiście odwrócę kamerę i pokażę z bliska, jakby tam ktoś cośkolwiek nie wyłapał. Zresztą możecie też pytać mnie potem w komentarzach. Mam nadzieję, że to danie nam wyjdzie i mam nadzieję, że będę mogła Was czymś zainspirować. No i oczywiście zamierzam w tym roku troszeczkę więcej się z Wami dzielić moimi przepisami. Oczywiście to nie są moje, w sensie wymyślone. Są to moje, które skądś gdzieś też biorę. No i po prostu jak są fajne i godne uwagi, godne polecenia, to oczywiście będę się z Wami dzielić. No proste i logiczne. Także okej. Okay. Odwróciłam sobie piersi z kurczaka, bo mi zostało trochę jeszcze tej przyprawy. A nie chcę, żeby mi się zmarnowało, więc przyprawiam dość porządnie. Zresztą za chwilę, za sekundkę, sorry, za sekundkę Wam to zademonstruję. Okej. Okay. Ostatki. Dobra. Pozwólcie, że umyję szybko sobie już tutaj naczynie i rękę. Tak jak wiecie, ja uwielbiam mieć wszystko tutaj przygotowane, czyste. Dobra. Okidoki, wycieram ręce i już Wam pokazuję teraz przyprawionego tego kurczaka tąże przyprawą. Na pewno dobrze widać. Tak to wygląda i on jest przyprawiony z dwóch stron. Co robimy? Teraz otwieram sobie moją szynkę, bo nie wiem, którą będę mogła użyć. Nie mam żadnego pojęcia, bo nie wiem, czy mi starczy jednej, czy starczy mi drugiej, więc posłużę się obiema. I będziemy tworzyć trzy warstwy z plastrów szynki, mieszanki naszej, tej właśnie brokułowej, czyli naszej szpinakowej oraz i co? Filet, szynka i nasza, nasz farsz. Czyli mamy szyneczkę, pozwolę sobie tą otworzyć, otworzymy też tą, bo ta będzie chyba za cienka, a jednak to nie może być taka cieniutka warstwa. Czekajcie, bo mam mokre ręce i niełatwo mi się to otwiera. No i tak jak powiedziałam, teraz co robimy, żeby Wam to jakoś z bliska zademonstrować, ja sobie przygotuję tutaj tą szynkę, tu jest druga, wycieram łapkę, no i teraz układamy trzy warstwy, czyli najpierw układamy naszego kurczaka w trzech warstwach, tak jak powiedziałam. Tutaj zrobimy sobie tak. Leci nasz kurczak. Mamy jedną foremkę. No i teraz leci drugi do drugiego naczynia. Ok. Sporo, sporo. I został nam jeszcze jeden cycek. Nie wiem, gdzie go tutaj ulokować. Czekajcie, tutaj mamy, może tu, bo jest taki prześwit. O, niech będzie. No i mamy już dwa nasze naczynia. Tu sobie dorzucimy też kurczaczka, bo tak nam troszeczkę tutaj mamy prześwicik. Ok, wkładam to do zlewu. Ja już umyłam łapki, umyłam wszystko. Tak mamy przygotowaną pierwszą. Nie mogę już bardziej tutaj chyba Wam, poczekajcie, może zniżę ten przód jakoś, żebyście to Wy dobrze widziały. O, tak mamy przygotowane tutaj w foremkach warstwę kurczaka. Teraz na warstwę kurczaka układamy szynkę. Czekajcie, szynkę tak układamy, aby ona nam troszeczkę wystawała, że tak powiem, z naszego naczynia. Kurczak jeszcze ma iść na wierzch, to ja zrobię to w jednej foremce niestety. No niestety. Nie doczytałam do końca i widzę, że muszę mieć inaczej. Dobrze, mamy, zrobimy, podzielimy to po prostu do tej foremki. Więc pamiętajcie, żeby na wierzch ułożyć kurczaka. Ok, mam ułożoną szynkę, tak to wygląda, na kurczaka. I teraz na to wędruje właśnie nasza cała ta tutaj, ten cały nasz farsz serowo, wasz brokułowo być może, a mój szpinakowy. Ok. Nakładam. Ok, tak wygląda na tą chwilę. Teraz przykrywam to wszystko szynką. Przykrywam tą szynką, co mi tutaj trochę wystawała. Oczywiście dołożę tej szynki, żeby to było wszystko przykryte. O, przykryłam szynką ten mój farsz.
Dobrze, i teraz układam znowu kurczaka. Chociaż ja powiem Wam, że korci mnie, żeby zrobić taką dwuwarstwówkę. Ja chyba tak jeszcze zaeksperymentuję sobie. A co? Jak to powiedział, że nie mogę? Wy oczywiście nie musicie. Teraz powinien iść kurczak. Nie będę zostawiać sobie tutaj żadnej warstewki. O, i jak widzicie, pozbyłam się całego farszu. Super. I wracam. I teraz układam tego kurczaka, który mi tutaj został. O, raz i dwa. I w sumie powinno mi tu wystarczyć. I chyba tak to zostawię. Wiecie, bo tutaj w sumie mam tak dużo, chociaż może jeszcze ten malutki, niech on tutaj jeszcze sobie gdzieś będzie. O, i tu będzie ten trzeci. Dobra, no i zostawiam. I w sumie już nic więcej nie powinnam tutaj dokładać. Także tak przygotowany mój kurczak wędruje do piekarnika na pół godziny na 180 stopni. Ja z racji tego, że mam piekarnik taki dość powolny, ustawiłam na 220. Sprzątam, to sobie zostawię na jutro, zrobię jeszcze i sobie dzieciom kotlety. No i tyle. I voilà, teraz Wam się pokażę. I tak przygotowanego kurczaka włożyłam, za pół godziny mamy 15, za 30 minut próbuję wyjąć, będę miała jeszcze z jakieś 20 minut, żeby ewentualnie gdzieś mi to zjeść. Nie wiem co do tego, czy można chlebek, czy można też sobie ziemniaczki oddzielnie, nie wiem, bo w sumie on powinien być taki, wiecie, treściwy. Także mięsny szpinakowiec jest już w piekarniku, odczekujemy pół godziny i odzywam się do Was za pół godzinki. I dobrze kochani, i teraz przyszedł czas już kulminacyjny, czyli wyciągamy nasze mięso. Mam nadzieję, że jest już zrobione. Chyba jest. Słuchajcie, powinno być, powinno być. Nie wiem jak to wyjąć. Czekajcie, nie mam takiej rękawicy, wiecie? A czekajcie, przesunę sobie chociaż pazurem. I jakoś to muszę wyjąć, a najlepiej jakbym miała na czym. Czekajcie na desce. No i zobaczymy, co to wyszło, no. Wszystko idzie teraz naprawdę na żywo. Oli tutaj nagrywa, nie wiem, co nawet widzicie. Ojejku, czekajcie, muszę to jakoś wyjąć. Tak to wygląda, trochę urosło. Oj, trochę się wylało, ale to nic, się wytrze. Później się wszystko umyje. Taki kurczak nowy. No i mamy w ten sposób przygotowany, ale pachnie. Ładnie wygląda. Smacznie pachnie. No i to jest właśnie nasze, jak to było, mięsny szpinakowiec. Tak wygląda z bliska, bardzo proszę. Teraz za sekundę właśnie będę kroić. Ser się fajnie roztopił. Pachnie naprawdę fajnie. No i tak oto wygląda nasz mięsny szpinakowiec. Ja sobie tu powycieram, się nie przyjmuję. No i co? Resztę tego tutaj pięknego dania chowam do piekarnika, żeby mi się tu nie ubrudziło. Otworzysz mi piekarnik? A iść jeść. Także tak to wygląda. Ja Wam życzę smacznego. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam, zainspiruję. Także tak wygląda moje danie, czyli mięsny szpinakowiec. Tak wygląda mięsny szpinakowiec. My idziemy szybciutko jeść, bo ja mam dosłownie 15 minut, więc muszę szybciutko przebrać się i spadam do pracy, ale za sekundę odezwę się Oli i powiem Wam, czy było warto, czy jest smaczne. Pa! Hejo, hejo, słuchajcie, nie wiem ile minęło od poprzedniego nagrania. Tak wygląda mój talerz. Oli jeszcze je. Jeżeli chodzi o moje zdanie, będę z Wami szczera, aż do bólu. Danie jest przepyszne. Nie zmieniłabym w nim nic, ale jeszcze bym mogła zmodyfikować, że zamiast szyneczki dałabym też boczek. Spróbowałabym takiej kombinacji. Pychotka, po prostu pychotka. Nie wiem jak Oli chce. Powiedz jak smakuje. Oli, bo muszę iść. Jak smakowało? Dobre. Dobre? Czy bardzo dobre? Czyli od 0 do 5? 4. 4. Dlaczego? Oli przeszkadzała szynka, tak? Oli przeszkadza szynka, ale słuchajcie, dajcie znać jak to zrobicie koniecznie. Ja bym tej szynki, ja bym z niej nie zrezygnowała, ale można zrobić bez szynki oczywiście, sam farsz i przekładana po prostu pierś kurczaka. Przepyszne, polecam Wam serdecznie, a tymczasem żegnam się z Wami, bo muszę spadać do pracy. I bajo!